skuli mnie w kajdankach, wyprowadzili mnie w tych kajdankach przy rodzicach. To był i dla mnie szok, i dla nich to był szok. Jednak jak człowiek jest w takim momencie skuty w kajdanki, to to jest coś, co zostaje jakoś tam. Znaczy, jednych to łamie, a innych to jakoś tak umacnia, że potem dostają na całe życie jakiejś takiej prawdy w sobie. Ta rozmowa powstała dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy. Jeśli chcesz zostać jednym z nich, znajdź nas w serwisie Patronite. Raz, dwa, trzy, cztery. Możemy chyba zaczynać. Wywiadowcy podcast. Kłaniamy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj po raz drugi. Po dwóch latach. Po dwóch latach. Też około 20 grudnia. Tak jest. Naszym gościem jest Janusz Palikot. Bardzo miło. I to jest człowiek, który po raz pierwszy odwiedza nas drugi raz wszystkich gości. Wow. W ogóle ta dwójka jest jakoś niesamowita. Tak, 21.12.2020 byłem. Pełno tu dwójek. Dzisiaj jest wprawdzie 13, ale 12.2022. Jestem po raz drugi w tej audycji jako pierwszy z tych, którzy w ogóle byli. Więc ta dwójka jest tu jakoś, nie wiem, no, wisi w powietrzu. Jakaś religijność się tu pojawia wśród nas ateistów. To dobrze, się ta świąteczny atmosfera. Podcast. Akurat. Idealnie. Akurat. Tak. No, właśnie nie wiem, co dwójka znaczy w kabale, bo być może tu by nam coś powiedział, ale jak skończymy, sprawdzę i wyślę. Sprawdzimy, tak. Sprawdzimy. Tylko wychodzi na to, że jak będziemy się trzymać tych dwójek, to następny raz właściwie powinniśmy się spotkać za 200 lat. Nie? I też, jakoś tak. Też mi ktoś kiedyś powiedział, bo są jakieś numerologie, w co ja oczywiście nic nie wierzę, że jest jeszcze numer 11, który jest dwójką idealną. Tak, no właśnie. Moglibyśmy się spotkać nas razem 11 tak grudnia będzie. 2024 roku. Ta czwórka by nam się tu trochę wsadziła poza te jedynki dwójki, ale na czwórka dzieli się przez dwa. Ale my tak. Podcast wypuszczamy świątecznie, ale dzisiaj jest 13 grudnia mamy. Mało kto wie, że Janusz Palikot został wyrzucony ze szkoły w stanie wojennym. O co to chodziło? No tak, to rzeczywiście 81 rok. Ja byłem wyrzucony ze szkoły wprawdzie w lutym 82, ale w wyniku tego, co się stało w grudniu, 13 grudnia 81, no Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny. My to pamiętamy, bo nie było Teleranka, ale pamiętamy dość dobrze. No i ja z kolei miałem to szczęście, że się pokłóciłem z ojcem dwa dni wcześniej i uciekłem z domu. Więc jak policja przyszła obywatelska po mnie, milicja obywatelska przyszła po mnie do domu na ulicy Kościuszki 136, gdzie mieszkaliśmy wtedy z rodzicami, no to mnie nie została w domu i uniknąłem w tym dniu zatrzymania. Byłem na takiej liście osób do zatrzymania, którą sporządziły służby wtedy PRL-owskie w całej Polsce. No, w zasadzie bez powodu, bo no, moja działalność opozycyjna, człowieka, który miał 17 lat wtedy, tam 16,5, no jakaż mogła być, trochę ulotek rozrzucałem, działałem w samorządzie uczniowskim, jakiś strajk zorganizowałem w szkole poparcia na rzecz, prawda, Solidarności, tego typu rzeczy, nic w zasadzie nadzwyczajnego. I też nie byłem jakimś, nie wiem, działaczem takim radykalnym, prawda, typu Konfederacja Polski Niepodległej Moczulskiego, czy po prostu taki środek Solidarności. Ale no, zaangażowane dziecko, bo jeszcze wtedy. Właśnie dziecko. No i ale ponieważ trzeba było tam pewnie wypełnić, jak to w PRL-u, że musi być iluś zatrzymanych, to sobie tam dołożyli do tej listy. No ale właśnie uniknąłem. Potem przez jakiś czas się ukrywałem, ale w końcu wróciłem do domu. No, na tyle nie byłem na szczęście ważnym przedmiotem czy podmiotem zatrzymania, tak jak inni moi znajomi, Zbyszek Borowy, który siedział dwa lata, Janusz Różycki, który później był prezydentem Zamościa i wojewodą zamojskim, jeszcze jak województwo zamojskie istniało. Oni siedzieli po rok, po dwa w tym internowaniu. W zasadzie niektórzy z nich do końca, jako ostatni wyszli. Z tego Biłgoraja, no jak z każdego miasteczka, było ze 30 osób takich istotnych internowanych, które potem właśnie przez całe późniejsze życie ja tego Biłgoraja wracałem po różnych przerwach. Ciągle było jakby to doświadczenie było jakąś rodzajem więzi między nami wszystkimi. Henryk W. jest oczywiście poseł później Unii Demokratycznej pochodzący spod Biłgoraja, przez wiele kadencji poseł z tamtych stron, wiceminister rolnictwa w jednym z rządów. Też był w grupie tych zatrzymanych. On był zatrzymany oczywiście w Warszawie, jakby z racji swoich innych funkcji, jako działacz Komitetu Obrony Robotników. No ale przez parę dni się ukrywałem, potem wróciłem, w końcu rodzice, obydwoje byli w PZPR.
mówią do mnie, słuchaj, musisz tam pójść jednak na tą komendę policji, bo oni tu tak czy inaczej przyjdą. I cię zatrzymają, a jak cię już zatrzymają, skują cię w te kajdanki i tak dalej, to... Oni zadzwonili do domu, czy zapukali? Oni byli kilka razy, po tym 13, 14, 15, tam 16. Będzie zastawiali to i pytali się, co ze mną, ponieważ, a ja jakoś dostawałem informacje od osób trzecich, a byłem u Kuźmińskich, to jest o tyle ważna sprawa, że Tadeusz Kuźmiński starszy był później z braci Kuźmińskich, był moim wspólnikiem w Ambrze, w pierwszej firmie, którą założyłem w Biłgoraju i to on właśnie odbudował ten przedwojenny Biłgoraj razem z domem Zingera i z synagogą wuja Izaka Beszawisa Zingera, chociaż nie był Żydem, tylko był prawosławnego, z prawosławnej rodziny wywodził się, ale była jakaś ta sprawa, była bliska, ona nas potem na wiele lat zresztą spotkała. Ja w tym domu właśnie byłem u tych Kuźmińskich. Oczywiście ojciec Andrzeja i Tadeusza wiedział, że tam się ukrywam i znał się, bo w Biłgoraju się jakoś tam wszyscy prawie znali z moim ojcem, więc tam sobie wymieniali poglądy, jak się później dowiedziałem, co ja tam robię i tak dalej. Czy rodzice wiedzieli, gdzie ja jestem. Oczywiście nie mówili tego milicji, bo to nie w tym rzecz. No ale w końcu po paru dniach już przestali przychodzić posterunkowi, no to ja wróciłem do domu. Z ojcem się wtedy jakoś pogodziłem, no ale oni mówią, słuchaj, musisz tam pójść na tą komendę policji, że jesteś. Bo jak tak zrobisz, że poszedłeś, że się nie ukrywasz, tu już te główne aresztowania są jakby zrobione, no to może jakiś tam łagodnie, znaczy nie zamkną cię prawdopodobnie. Bali się o syna. Tak, tak posłuchają cię, coś tam może ci, wiesz, dadzą ci jakąś lojalkę w sprawie stanu wojennego, żebyś nie miał przepisów czy coś takiego, to podpisz. No tak. A potem żeby co będziesz chciał. Takie rady, żebyś nie szedł do tego pierdla, prawda? I tak no, ale 17-latka, czy oni mogli internować? No mogli, właśnie mogli. To było, tak, zresztą te przepisy wtedy, no to kto tam przestrzegał tych przepisów za bardzo? Obniżono wiek. W tej ustawie o stanie wojennym był zapis, że można było zatrzymać z powodu działalności antypaństwowej osoby od 17 roku życia właśnie. Więc ja się na to załapałem i no, poszedłem tam, mnie opieprzył ten namiestnik, był taki żołnierz, jakiś pułkownik, był jakby takim namiestnikiem Biłgoraja na czas tego stanu wojennego, zastępował tam władze samorządowe, różne inne, tych samorządów jako takich nie było, jak wiem, no, ale tamtą strukturę, która była w PRL-u, władzy zastępował właśnie taki ten i tam, kurwa, chuju, co ty sobie wyobrażasz, Polska, kurwa, to jest wartość i tak po żołniersku tam cały czas o tego, ze dwie godziny tam wzięto tego, no, ale nawet mi nic tam nie kazał podpisywać, ani nic robić, tylko mnie tak, tego wracaj do domu i zachowuj się przyzwoicie. Polska takich ludzi jak ty potrzebuje, a nie żeby teraz się wmarnowali tutaj w jakichś takich pozornych działaniach i tak dalej. Czyli tak umowę Jaruzelskiego, że to jest, tu Rosja by wjechała, zagarnęła, wszystkich by pomordowała. Wiesz, co byś tu się stało, gdyby tu Sowieci wjechali takim językiem, a tu my bronimy Polskę. Tacy ludzie jak ty muszą być z nami, a nie przeciwko nam i tak dalej. No więc ja wróciłem do szkoły, no ale oczywiście... Czyli to się rozeszło po kościach. To się rozeszło po kościach. Szkoła tam wystartowała z jakimś opóźnieniem, chyba do lutego nie było zajęć w szkole, ja dobrze pamiętam, że tam do końca stycznia. No, ale ja w tym czasie się jakby skontaktowałem z tymi ludźmi, z którymi byłem no, w tych takich strukturach Solidarności, prawda, biłgorajskich właśnie. Znaczy nie tyle z nimi, bo oni byli internowani, co z ich najczęściej żonami, bo to w większości byli faceci, którzy byli zatrzymani, jakaś jedna kobieta. I żeśmy organizowali paczki wtedy dla tych, prawda, rodzin zatrzymanych. Organizowaliśmy zawożenie tych paczek tam do tych miejsc internowania. Potem jakieś zrzutki, składki, no różnego tego typu rzeczy, jakieś ulotki rozrzucaliśmy, prawda, przeciwko temu stanu wojennemu. No i tam oczywiście ja z grupą kolegów, no byliśmy jakby liderami w tej młodzieżowej frakcji tego wsparcia dla ludzi internowanych. No więc tam gdzieś na przełomie właśnie stycznia i lutego mnie ponownie przyjęła policja jednak do domu. No i mnie zatrzymała jakby, jako skuli mnie w kajdankach, wyprowadzili mnie w tych kajdankach przy rodzicach. To był i dla mnie szok, i dla nich to był szok. Jednak jak człowiek jest w takim momencie skuty w kajdanki, to jest coś, co zostaje jakoś tam... Znaczy, jednych to łamie, a innych to jakoś tak umacnia, że potem dostają na całe życie jakiejś takiej prawdy w sobie. No ale tam z kolegami, bo to nie byłem sam zatrzymany, tylko jeszcze z innymi osobami, przyjechaliśmy nie wiedząc gdzie. To się później okazało, jechaliśmy tam godzinę, półtorej, skuci w kajdankach, w takiej pace bez szyb, bez okien, takiej stuce policyjnej do przewożenia tam więźniów czy czegoś takiego. Potem do końca nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy wyprowadzeni przed jakiś budynek, wchodzimy do tego, to nas przesłuchują, zabierają nam kurtki, jest dosyć mroźno, takie 20-stopniowe mrozy, siedzimy w celi bez
Ja mam wybitą, siedzimy w oddzielnych celach, ja mam wybitą szybę, tam potem jakiś taniak do mnie przychodzi, są przesłuchania w nocy o 3, 4, 5 ze światłem, prawda, w twarz. No i nagle to trwa tam parę dni, niedużo, 2,5, czy nie. Ja trochę nie, do końca nie wiem, ile to trwa, bo nie mam zegarka, jestem w celi, gdzie jest ciemno, szyba jest wybita, prawda, to jest jakieś takie piwnica. Widzę różnicę między dniem a nocą, ale to mi się dostaje gorączki, boli mnie migdał. Jestem w jakimś takim stanie, że do końca nie wiem, czy to było 2 dni, czy to było 4 dni. To się później okazało, że to było jakieś takie dobre 2 dni, 2,5 dnia, 3 noce. I bo zatrzymany byłem wieczorem. Pod koniec dnia. I następnie po paru dniach nagle przychodzą, tam już nie będę miał szczegółach tych przesłuchań, bo to w każdym podręczniku czy tam instrukcji z koru, które wtedy na szczęście przeczytałem przed, jak te przesłuchania wyglądają, to były takie instrukcje dla ludzi, którzy mogą być zatrzymani w tamtym czasie. Co był pan przygotowany. To trzeba odpowiadać, czego nie mówić, nie podejmować wątku, nie wdawać się w dyskusję, nie dać się nabrać na jakieś rozmowy właśnie patriotyczne i tam różne inne rzeczy, tylko po prostu być w takim takiej niezgodzie na udział w tym wszystkim i tyle. No ale nagle po tych tam paru dniach, właśnie tych paru przesłuchaniach i tak dalej, nagle przychodzą i mnie zwalniają. Wychodzimy, rodzice są na zewnątrz tego, płaczą, oczywiście ja też płaczę i siadamy z jednym z tych kolegów znów samochodu policyjnego, to już nas bez kajdanków odwozi do Biłgoraja. No i on się przyznaje, że on podpisał umowę o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. No i że w związku z tym miał taką odwagę, że nie zatrzymał tego w sobie, tylko powiedział. To był powód, dla którego oni nas wypuścili, licząc na to, że później przez niego dowiedzą się, co ja robię, z kim się spotykam, kto jest jeszcze w tej strukturze i tak dalej, i tak dalej. No ja więc cudem uniknąłem podpisania, to pewnie za 2-3 dni, ileś tam dłużej, nie wiem, czy bym wytrzymał. No, nie każdy jest w stanie... A poza tym 17 lat, to niech każdy właśnie sobie przypomni, co się kim był, mając 17 lat. No właśnie, więc, no ale wracam do tego, następnego dnia zbiera się Rada Pedagogiczna tej szkoły, nie pamiętam, czy to się tak nazywało, czy jakoś inaczej, bo to już tych słów nie pamiętam, ale jakiś taki organ gromadzący nauczycieli i podejmuje uchwałę o usunięciu mnie ze szkoły. W Biłgoraju to było liceum ogólnokształcące imienia ONZ, do tej pory istniejąc. Bo tam świetny nauczyciel matematyki, mój wychowawca Marian Wlaś, on głosował przeciwko tej uchwale. Żona Zbyszka Borowego, który był internowany, siedział w więzieniu, uczyła rosyjskiego, głosowała przeciwko tej uchwale i jeszcze jedna osoba głosowała przeciwko tej uchwale, ale nie pamiętam już kto, chyba nauczyciel języka niemieckiego, Olejniczak Marian. A wszyscy byli za, moi wszyscy inni nauczyciele wtedy. No więc zostałem wyrzucony z tego. Byłem zresztą trudnym bardzo uczniem, bo byłem totalnie zbuntowany tak po gombrowiczowsku, więc prowadziłem non-stop spór z panią od polskiego, historii i tak dalej, ale... Czyli już pan zapracował na opinię wcześniej, nie? Na opinię, tak. No i wyleciałem z tego liceum. Miałem też zakaz uczęszczania do szkół na terenie województwa zamojskiego, dziś już nieistniejącego, część obecną województwa lubelskiego. W tym, żeśmy się rozgadali od tego stanu wojennego. Stan wojenny, tak. Tak, no tyle się rzeczy działo, a my z Arkiem mieliśmy tylko jeden problem. Brak telerenka. Nie no, jakieś były jeszcze, wiesz. Jakieś braki my były, byliśmy, no, same były braki. Byliśmy ale... dziećmi, wiesz. No tak, buty, co mieliśmy robić? Buty się kupowało wtedy w sklepie w ten sposób, że byle jakie. Rozmiar, kolor nie miał żadnego znaczenia, bo tak się potem przez sklepy wymieniało z kimś, komu nie pasowały tak te jest. Buty, które on dostał. Tam, że po prostu brało się parę butów, prawda, czy jakieś inne tego typu zakupy, co dzisiaj jest w ogóle nie do wyobrażenia. Ja chodziłem w jednych butach cały rok, lato, zima, jesień, w jednych butach. To oczywiście nie byliśmy szczególnie bogaci, ale to nie był też do końca wyraz biedy, tylko po prostu nie było. To była prostu, norma. To była norma po prostu. Okay. Jedna para spodni, dwie pary spodni. Czy tam jakieś spodnie na zimę, czy na lato, jakaś taka różnica, to w ogóle nie istniał ten świat. Znowu niesamowite pod tym względem. No skutki potem były jeszcze też tego takie, stanu wojennego i tego wszystkiego, że miałem tak zwany wilczy bilet, czyli nie mogłem studiować na państwowej uczelni. Oczywiście też intencją tego było, żeby mnie wsadzić do wojska po liceum. No i wtedy przyjął mnie Katolicki Uniwersytet Lubelski, ten Czarnka, obecnego ministra edukacji narodowej i innych okropnych ludzi, którzy się dzisiaj wywodzą z kulu w polityce. Ale tam też są jeszcze wciąż na kulu, tam Szostek, profesor od etyki, który mnie jeszcze uczył, był przez pewien czas rektorem,
normalnym po prostu profesorem katolickim, ale normalnym człowiekiem, nie oszołomym typu obecny minister edukacji narodowej i nie jakimś zacietrzewionym ideologiem. Więc wtedy KUL był w ogóle jeszcze inną uczelnią, bo jeszcze bardzo dużo ludzi, którzy jakby wylądowali po 68 roku w wyniku tych czystek, które się wtedy dokonywały, wylądowali na KUL-u. To był z osób bardziej znanych, no to był taki przez lata marszałek Sejmu i działacz takiej prawicy, ale też taki bardzo przytomny ten nie Chrząstowski, nie ten teraz sobie przywodzę, bardzo znana postać, ale profesor Bartoszewski był wykładowcą KUL-u. Cała masa historyków, różnych, prawda, filozofów, teologów, to byli bardzo sensowni ludzie z tamtego okresu. Alfred Wierzbicki, do tej pory profesor KUL-u, jest ostatni jakby z tej starej gwardii, prawda. Chociaż teraz akurat w tym roku się przeniósł, notabene na UMCS, to się dzieje z KUL-em, że, no tak, że ksiądz profesor Alfred Wierzbicki przenosi się na UMCS z KUL-u. No to są rzeczy po prostu niebywałe. Polska się zmienia. Polska się A zmienia. Tak niewinnie zaczęliśmy, tak, tylko bo mamy tę datę. Mamy datę, ale tak mówimy, że Polska się zmienia, ale nie do końca, bo chcieliśmy też panu pogratulować, że znowu jest pan na ustach polskiej prawicy. Co się stało? Nawet wypisałem cytat. Lewicowość uwiła sobie gniazdo w kulturze. Chodzi o mocach oczywiście. Bo tak ostatnio nudno było, jak się pana wpisywało. To tylko piwo, wódka, COVID-a, nic się nie działo. A tu raptem wreszcie. No rzeczywiście... Wrócił pan do polityki, nie wracając do polityki. Ale trzeba powiedzieć, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, że został pan członkiem Rady Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Tak. Przed Maszę Potowską, szefową, zaproponowała ona mnie między innymi, bo zmieniała skład tej Rady Programowej. No i oczywiście powstał jakiś taki tumult na prawicy, dlaczego akurat ja. A przecież oczywiście to jest akurat w uzasadnieniu pani dyrektor Potockiej, ale też i prezydent Majchrowski i inne służby miasta podniosły tę kwestię w tym samym duchu, że no ja przez lata jestem związany z kulturą, trzeba dużo mieć złej woli, żeby tego nie wiedzieć, prawda? Jakie by nie było to uzasadnienie, ono i tak nie miało tutaj. Tak, ale to... Ale fajny taki powrót do życia społeczno-politycznego, strony kultury. Super. Od razu z przytupem. Z przytupem. Bardzo się cieszę. Właśnie jestem wdzięczny panu radnemu. Wysłałem mu nawet piękną książkę, Atlas naszego domu w Lublinie, notabene, który się nazywa Dom Wikariuszy. No tak. bo ten lament pierwszy podniósł Michał Drewnicki, tak. Z PiS. Mhm. I on jakoś nazwał pana... Nie mam dokładnego cytatu, więc w każdym razie mówił o ohydzie moralnej. Było to na pewno bardzo poetyckie określenie. Tak, o ohydzie moralnej, ale, bo my pytanie mamy takie, a propos tych zmian w Polsce. Mhm. Pamiętamy taki czas, kiedy pan organizował rok gombrowiczowski. 2004, tak? Tak, 2004. Wchodziliśmy do Unii. Mhm. Wspaniały czas. Tak, i wtedy minister kultury nie bał się powierzyć panu takiej funkcji dość... No znaczącej, prawda? Waldek Dąbrowski. Tak, jeszcze od Waldka Dąbrowskiego dostałem potem złoty medal. Przypomnę panu działaczowi PiS-u, że jestem oznaczony przez ministra kultury Rzeczypospolitej Polskiej złoty medalem zasłużony dla kultury. Dostałem też lał konserwatorskie, najwyższe wynagrodzenie, najwyższe wyróżnienie, jakie można dostać. Wynagrodzenia tam akurat nie ma. Najwyższe wyróżnienie, jakie można dostać za remont mojego pierwszego domu, majątek Jabłonna pod Lublinem, gdzie mieszka moja pierwsza żona z starszymi synami, za najlepiej odrestaurowany prywatny w Polsce park 10-hektarowy, należący w pewnym okresie do rodziny Sobieskich. Później za remont domu na Archidiakońskiej, właśnie w domu wikariuszy, dostałem drugi złoty laur konserwatorski. W kilku znanych periodykach polskich i międzynarodowych jest opisany ten remont tego domu, bo on był o tyle przełomowy, że my się tam odkryli po prostu w basztę średniowieczną, XIII-wieczną wewnątrz dzisiejszego budynku pochodzącego w obecnym kształcie XVII wieku. Cmentarz za murami, ale te mury, ale to za murami jest dzisiaj częścią domu, czyli jakby w dzisiejszym domu, a w średniowieczu za murami Lublina. Dwa lata był dom zamknięty przez archeologów i została tam wykopana biżuteria z tamtego czasu, naczynia przekazane do Muzeum Narodowego, szereg różnych innych rzeczy. No ale poza tą działalnością wyróżnioną przez ministra kultury i różnych tam innych urzędników wysokiego szczebla, no to przecież przede wszystkim byłem przez 10 lat głównym sponsorem wydawnictwa Słowobraz Terytoria. Wydaliśmy 1000 książek.
rozdawałem te książki do bibliotek w nakładach, no właśnie po 1000 egzemplarzy, prawie do każdej biblioteki znaczącej trafiały te książki, które ja sponsorowałem przez 10 lat. I tu by można mnożyć te różne rodzaje działania. No, czyli mają rację, lewicowość uwiła sobie gniazda. Oczywiście, ale do tego pytania, czy to bardziej się zmieniła Polska, czy bardziej pan, że nagle podnosi się larum, że biznesmen, były już polityk, ma być członkiem Rady Muzeum. To... No niedawno władze z kolei samorządowe Lublina zdjęły tablicę na Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, które... Takie wymazanie trochę, tak? Tak, gdzie była jakby taka tablica opajająca to, że z moją żoną Moniką ta nasza fundacja zasponsorowała za 100 tysięcy euro wtedy, w 2005 roku bodaj, nie, szóstym ten konkurs był ogłoszony, a może nawet siódmym. Konkurs na międzynarodowy konkurs na odbudowę tego Centrum Spotkania Kultur. Dzisiaj instytucji, której każdy jest dumny w Lublinie, bo to jest naprawdę fenomenalny obiekt. Zdjęli tą tablicę, no to jest żałosna oczywiście polityka obecnych władz, więc też jakby ta sprawa o stronie kultury wróciła, ale jak mamy przyciągnąć ludzi z różnych zresztą środowisk, jeżeli robi się takie rzeczy, że ktoś to jest sponsorem przez lata, jest kwestionowana po prostu, kwestionowane są fakty, a nie ich interpretacje, tylko fakty są kwestionowane. Więc mamy tutaj do czynienia z jakimś takim właśnie zamachem nacjonalistyczno-ideologiczno-katolickim na po prostu ten pluralizm w kulturze i w życiu społecznym. Oni chcą mieć tam tylko tablice ludzi z Episkopatu i z Zjednoczonej Prawicy. No tak być nie może. Polska nie należy tylko w kilkunastu, może 20-kilku% do tego sposobu myślenia. Wszystkie inne nurty w Polsce są obecne, nawet jeżeli nie mają się reprezentacji politycznej tak silnej, a będą ją miały już niedługo, za niespełna rok czasu. Wczoraj się ukazał pierwszy sondaż, w którym Platforma 4 punktami prowadzi nad PiS-em. No, a ta jakby degrangolada widoczna jest od dłuższego czasu i trudno sobie wyobrazić coś innego niż klęskę PiS-u i Zjednoczonej Prawicy w najbliższych wyborach. I tego nawet się sfałszować nie da, bo to już będzie za duża różnica do jakiejś tam manipulacji takiej czy innej wyborczej. Więc PiS traci władzę. Tym bardziej się dziwię takim szalonym zachowaniom z drugiej strony. Trzeba powiedzieć tak, no w zasadzie to bardzo fajnie, że oni zrobili tę awanturę, bo może ta część mojej działalności dla nas byciem człowiekiem kultury jest bardziej znana niż kiedykolwiek, bo ludzie mnie kojarzyli jako polityka, a teraz się dowiadują na wszelkie możliwości. Niektórzy się dowiedzieli. Organizował pan ten rok gombrowiczowski, tak. To był duży sukces wtedy. Ogromny. Mhm. Ale teraz czy pan sobie wyobraża, że można by panu powierzyć organizację roku Wisławy Szymborskiej? Pewnie, że tak. Oczywiście te władze tego nie zrobią, ale od strony organizacyjnej, ja przypomnę, jest całe opracowanie, zrobiła je Karolina Rozwód, dzisiaj dyrektorka Teatru Starego w Lublinie, wtedy taka moja asystentka i szefowa, taka administracyjna tego roku Gombrowicza. Jest kilkusetstronicowe opracowanie, chętnie poproszę zresztą i opublikuję na stronę. Myśmy zrobili po prostu coś, co się wcześniej nikomu, najbardziej nawet sprawnym urzędnikom państwowym nie udało zorganizować, wygenerować taką ilość przedsięwzięć, że ani rok Mickiewiczowski, ani jakikolwiek inny nie miał takiej po prostu frekwencji przy wszystkich proporcjach. Oczywiście na rzecz na przykład Mickiewicza, a nie Gombrowicza, jeżeli chodzi o powszechność obecności w kulturze polskiej. Po prostu ja włożyłem 1 000 000 zł swoich własnych pieniędzy, ale przede wszystkim zrobiłem taką zasadę, że zaproponowałem wszystkim instytucjom, które funkcjonują w Polsce, że by w plan roku 2004 ze środków, które dostają z samorządów, ministerstw i różnych innych, wpisały coś na rzecz Gombrowicza, a my to dofinansujemy częścią tej kwoty, którą albo ja włożyłem, albo minister dokładał, bo każdy środek, który ja zebrałem, to minister dokładał drugie tyle pieniędzy, taka była umowa. Poza tym moim wkładem się jeszcze udało wielu innych ludzi namówić na to, żeby wpłacili pieniądze. Na przykład Jan Krzysztof Bielecki, były premier, ówczesny szef PKO SA, zasponsorował wydanie dzienników Gombrowicza. Trzeba przypomnieć, że Gombrowicz w latach 30. w Buenos Aires był pracownikiem oddziału PKO SA, znaczy wtedy to było PKO, bo to już nie było SA, PKO w Buenos Aires. Tam takim urzędnikiem, wiadomo też dlaczego, no żeby utrzymać pisarza, no to dano mu jakąś pensję, niezbyt istotną na zajęcie, ale on dzięki temu mógł po prostu się jakoś tam w tej Argentynie odnaleźć. No i teraz w związku z tym, żeby to rok Gombrowicza, to poprosiłem ich, żeby oni jako ci dawni pracodawcy Witolda Gombrowicza, prawda, bo
ciągłość instytucji została zachowana. No wydali takie kieszonkowe, studenckie wydanie trzech tomów Jeźdźnikow Gombrowicza. Powiedzmy, to tak jakbyśmy dzisiaj, nie pamiętam teraz tych cen, jakbyśmy teraz no nie, za 5 zł można było kupić Dzienniki Gombrowicza. To była taka mniej więcej tata. I oni sfinansowali ogromny nakład w setkach tysięcy egzemplarzy, który w zasadzie został rozdany z tymi Dziennikami Gombrowicza. No i cała masa różnych innych przedsięwzięć. Też na świecie zrobiliśmy kongres na Uniwersytecie Jagiellońskim ludzi, którzy tłumaczyli Gombrowicza na dowolny język, bo Gombrowicz był 3 razy na liście dwuosobowej już końcowej liście kandydatów do Nobla. Gdyby nie umarł w lipcu 1968 roku, to we wrześniu, październiku dostałby Nobla, będąc po raz właśnie trzeci na tej wąskiej liście już do Nagrody Nobla. Więc no, to jest to udokumentowana ogromna działalność. Dzisiaj, czy dzisiaj znajdzie się w Polsce ktoś? Wisława Szymborska jest i w lepszej, i w gorszej pozycji niż Gombrowicz, bo dostała Nobla, jednak jest poetką, czyli to jest coś bardzo wąskiego w porównaniu z jednak z pisaniem powieści, dziennika, Transatlantykiem, Ferdydurkę, czyli tymi większymi formami, które jednak... Czegoś, co można wystawić, zekranizować. Właśnie, tak. No więc ona jest tutaj w trudniejszej sytuacji dla tego masowego, bo nawet oczywiście Miłosz, Mickiewicz też byli poetami, tylko że oni oprócz poezji mieli ogromną inną sferę działalności, dramaty, książki, powieści, prawda, artykuły, eseje, bycie autorytetem społeczno-politycznym, zaangażowanym w sprawy świata. To powodowało, że byli oczywiście bardziej znani siłą rzeczy. Wisława Szymborska jest genialną poetką, jest absolutnie unikatową jakąś taką postacią w kulturze europejskiej. Można oczywiście by zbudować całą taką linię, powiedzmy od Jana Kochanowskiego mniej więcej i w ogóle Erasma z Rotterdamu do niej, takiej bardzo racjonalnej, podnoszącej dylematy etyczne w poezji właśnie sztuce poetyckiej, innej zupełnie niż Miłosz, czy w ogóle romantyzm, a jeszcze innej niż poezja... Bliżej człowieka. Innej niż taka awangardowa poezja biała, jak Czechowicza, Różewicza, czy tam powiedzmy sobie Białoszewskiego. Więc to jest w ogóle unikatowa absolutnie postać. I jeszcze w dodatku kobieta i w ogóle taka cała triada Maria Skłodowska-Curie, no wciąż jedyna osoba, nie tylko kobieta, ale dostała, która dostała po prostu 2 Noble a w zasadzie uczestniczyła w 5 Noblach, prawda? Bo jeszcze jej męża i 2 córek. Więc w zasadzie no, fenomen na skalę niesamowitą. Olga Tokarczuk, żyjąca dzisiaj nobliska w Polsce, i Wisława Szymborska, też nobliska. Więc mamy tak z kobiet, moglibyśmy z takich 3 kobiet moglibyśmy zrobić niesamowity projekt. Projekt światowy. A przez Marię Skłodowską-Curie, przy całym szacunku dla Olgi i dla Wisławy Szymborskiej, ona jest jednak najbardziej znaną kobietą polską na świecie. Tak. Pociągnięcie w ogóle tego wszystkiego na taki inny wymiar, pokazania Polski super nowoczesnej. To jest w ogóle pod kątem sztucznej inteligencji właśnie, praw człowieka, gdzie poezja, a gdzie, że tak powiem, inżyniering czy maszyniering się zatrzymuje, prawda, tutaj. Całą taką oś, która byłaby ważnym tematem dyskusji na świecie. Pytanie, kto to zrobi? No, minister Gliński, minister Czarnek, kto? Nie, mam propozycję, bo tak, pan ma papiery. Rok Gombrowiczowski udał się. Tak. Więc my jesteśmy za, żeby pan organizował teraz rok Wisławy Szymborskiej. Niezależnie od ministerstwa. Niezależnie od ministerstwa. Nie wiadomo, kto będzie organizował tak, ten rok, ale my nie wiemy. Natomiast ja mam propozycję, tak, tym kluczem Jana Krzysztofa Bieleckiego, no to teraz pan Kurski jest idealnie. Nawet ma jeszcze lepszą robotę. Myślę, że... milion złotych tu, albo coś, no przecież to żaden problem, prawda? Ja przeczytałem teraz książkę, ale brata Jacka Kurskiego, Jarosława Kurskiego. Fantastyczna. Dziady i dybuki. Ja będę w ten czwartek... Ale przez brata pan nie załatwi. Nie, nie załatwi, nie, przez brata nie załatwi. Ale co jest niesamowite, w ogóle uważam, że ta cała sprawa Jacka i Jarka Kurskiego w kontekście tej książki, która opowiada historię tych rodzinną spolszczonych Żydów, prawda, od kilku pokoleń, jak to sam Jarosław Kurski mówi, 5. dystylacja Żydów polskich. Więc to jest po prostu no, niesamowite, że oni są, będąc z tego samego pnia, mając za sobą tego Gaona Wileńskiego, prawda, i Luisa Namiera, i wszystkich tych wybitnych przedstawicieli tej rodziny, że oni tak poszli, i to pokazuje, że największy sposób, jak te różne strategie asymilacji do kultury polskiej po prostu były równie możliwe i jak ważne, że udało się, że spora część jednak jest tam, gdzie Jarosław, a nie tam, gdzie Jacek. Ale no, ich rodzinna historia jest trochę metaforą Polski. Historii współczesnej tak. Polski. W ogóle tożsamości polskiej. W ogóle jest... do sfilmowania jest ta historia, tak. Nie wiem, czy teraz, ale... Niesamowite, no ta... A już może darujmy sobie filmy o braciach, to... Wystarczy. Ale nie, ale o tym tożsamości polskiej, bo dopóki to jest sprawa tylko jedwabnego, nawet jak tych jedwabnych było 1000,
czyli jakiegoś pojedynczego wydarzenia, najbardziej strasznego, tragicznego i tak dalej, to to jest inny problem, który ważny, bardzo ważny. Ale kiedy on pokazuje przez tą historię ich rodziny, że jakiś lekarz gdzieś tam na wybrzeżu też jest w tym samej strategii asymilacji, ktoś jest nadmiernym katolikiem, tak jak ich matka, bo tak boi się tego stygmatu żydowskiej rodziny, prawda? Może to już jest przypadek Jacka Kurskiego. To u niego te lęki są takie silne, że on się musi tak okopać po tej prawicowej stronie, żeby ten lęk swój jakoś opanować. Nie chcę go usprawiedliwiać za to, co złe zrobił, tylko tłumaczę, że nawet u niego prawdopodobnie jest też ta sprawa tej asymilacji. Znaczy jakąś refleksję musi mieć. No musi mieć, tak. Więc w każdym razie to jest bardzo ciekawe. Ale tak, więc ja wiem, że Michał Rusinek, który bardzo zabiegał o to, żeby Sejm jednak uchwalił, i Sejm uchwalił ten rok rokiem, znaczy następny rokiem Wisławy Szymborskiej. I Michał Rusinek na pewno zrobi, co się da, żeby ten rok wypadł jak najlepiej. Ja na ile będę mógł, pomagał. My mamy jako Browar Tenczynek umowę z Fundacją Wisławy Szymborskiej. To już nie wszyscy o tym wiedzą. I notabene panu radnemu przypominając, przekazujemy ponad 150 tysięcy złotych rocznie na działalność fundacji, płacąc od każdej sprzedanej butelki okowity część na rzecz Fundacji Wisławy Szymborskiej. I nigdy się jeszcze nie posłużyliśmy osobą, czy dziełem, czy wizerunkiem Wisławy Szymborskiej do promocji swojego alkoholu. No, mówię teraz o tym, ale na zasadzie, żeby wiedzieć, a nie żeby to wykorzystujemy do reklamy tego alkoholu. Właśnie, więc to się odbywa jakby poza tym wszystkim. A część tego dochodu, ponieważ jesteśmy spod Krakowa, jako Browar Tenczynek, bezpośrednio w Sądzie Krakowa, więc przekazujemy część tych dochodów właśnie na rzecz tej Fundacji Wisławy Szymborskiej. Więc no, oczywiście to nie jest, to byłoby strasznie fajne, gdyby się udało to zrobić przeciwko jakby władzom kultury, ale jednak sukces wtedy polegał też na tym, że setki tych instytucji, teatrów, domów kultury, które są w części finansowane przez samorząd, w części przez ministerstwo, one mogły bez żadnego, tak powiem, lęku przystąpić do tego procesu, bo było jakby zgoda góry, czyli Ministerstwa Kultury. No dzisiaj oczywiście, kiedy oni wszyscy walczą o przetrwanie, no to wejście w coś, co byłoby jeszcze przeze mnie w konfrontacji z obecnymi władzami, to by ten projekt by się po prostu, no, byłby marginalny projekt. Tak. No, to już nawet nie chodzi o pieniądze, tylko po prostu potrzeba tych tysięcy ludzi, którzy coś zrobią, prawda? I oni muszą nie bać się, chcieć, móc no, tak. I tak dalej, więc to się niestety nie uda, ale będzie pewnie kolejna rocznica. Wisława Szymborska jest w ogóle o tyle fenomenem, że jeżeli dzisiaj ja spotykam gdzieś we Włoszech, na wystawach księgarni takich akademickich, blisko do Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji jest taka księgarnia. No to jest niesamowite, że ona po prostu, czy w Rzymie są takie księgarnie, no w przeróżnych miejscach. Ona jest we Włoszech tak lubiana, tak. I ma tam taką pozycję, że w zasadzie nie wiem, no czy duża zasługa Jarka Mikołajskiego i całego Instytutu Kultury w Rzymie, że oni przez lata budowali też to, nie tylko jej, ale w ogóle, bo to było świetnie zarządzanie Instytutu Kultury. Dużo zrobił w ogóle dla tego. Ostatnia nagroda sprzed paru dni tej jakby Fundacji Dantego dla rzecz Jarosława Mikołajskiego za tłumaczenie, to bardzo awangardowe tłumaczenie, bo nie rytmiczne, nie 13 z głoskowcem i tak dalej, tego największego dzieła języka włoskiego właśnie, Boskiej Komedii. To jest tylko potwierdzeniem tego, jak Mikołajski Instytut Kultury wpłynął na obecność kultury polskiej we Włoszech, ale też w szczególności na samą sprawę Szymborskiej. No, jej głos w ogóle dzisiaj jest szalenie potrzebny, bo można powiedzieć, że w tym jej takim niezwykłym zdroworozsądku, z poczuciem humoru, z pewnym sarkazmem i ironią, mówienie o najcięższych, najtrudniejszych sprawach, odejściach, śmierciach i wszystkich innych, ona opowiada tam bez patosu. Jest jakby na antypodach tego języka, który jest dzisiaj językiem publicznym, oficjalnym, urzędowym w Polsce. I jest w tym tyle humanizmu i tyle jakby umiłowania człowieka przy całej pokraczności człowieka. Chciałbym na przykład usłyszeć wiersz Wisławy Szymborskiego o ministrze Czanku. On byłby absolutnie inny niż wszystkich innych krytyków ministra Czanku. Wyraziłby w najgłębszy sposób jego wady, jego problem, jego byt, ale zrobiłaby to w taki sposób, w który my wszyscy byśmy odnaleźli jakąś prawdę o kondycji człowieka, nawet w ministrze Czarnku, prawda? Więc to był jej niesamowity talent. To ją trzeba czytać, jej trzeba uczyć, trzeba robić, co się da. No my coś też na pewno zrobimy jako
jako browar tęczyny czy grupa manufaktury, ale... Subtelna krytyka poetycka ministra Czarnka, ale to brzmi. Jak chwila przerwy na autopromocję. Przypominamy widzom i słuchaczom, że można nas subskrybować na Spotify'u, YouTubie. Można też nas wesprzeć na Patronite. Do czego zachęcamy i dziękujemy wszystkim patronom i patronkom. Zachęcam. A także z panem Januszem widzieliśmy się 2 lata temu i teraz będziemy odpytywać, bo tam nam pan trochę poobiecywał, nie tylko nam, tylko słuchaczom, słuchaczkom. A tak, to jest fajna część tej rozmowy. Pora na odpytania, co się proszę z tego bardzo wydarzyło. Najpierw wątek w ogóle Olgi Tokarczuk. Mhm. Miała być w 2021 roku, taki był plan. Wódki, to karczówki, nazwijmy. No, chyba nie wyszło. Zrobiliśmy próby nalewki, która się nazywa Schwärmerei i jest nalewką pitą w ostatniej powieści Olgi Tokarczuk. A nawet mówił już, tak. Empuzjon. Tak jest. Która się teraz dopiero ukazała, bo ona też przełożyła o ponad rok publikację tej książki, ale no, ma prawo, bo przecież dzieło sztuki nie powstaje oczywiście w tempie przemysłowym, tylko w tempie artysty. Więc ona po prostu zmieniła troszkę ten kalendarz. Teraz się to ukazało. Książka jest bardzo intrygująca, zwłaszcza po księgach jakubowych jest jakby takim zupełnie z innej strony jakby pokazaniem jej twórczości. No ale tam jest właśnie ta słynna nalewka, która była według tych opisów w książce nalewką używaną w tamtej części Europy. Są zresztą jakieś tam oryginalne etykiety z tamtego czasu. Składała się z bardzo wielu różnych ziół, ale także z takich halucynogennych grzybków, które zbiera się na Podhalu do dzisiaj w Polsce. W Kotlinie Kłodzkiej, gdzie akcja się dzieje w Sokołowsku, już chyba nie ma tego obyczaju, ale ponoć wtedy tam... Ale grzybki są. No takie grzybki halucynogene zalewa się właśnie taką wódką i one po prostu dają taki trochę rodzaj jakby... no takiego trochę jakby snu, takiego trochę takiego właśnie przeniesienia się do innej rzeczywistości. I jak pacjenci, którzy no, mają tą straszną chorobę, gruźlicę płuc i próbują jakoś żyć z tym w różnych fazach zaawansowania, to przynosi taką ulgę na wyjście w ogóle w inny wymiar świata. Trochę tak jak, nie wiem, morfina łagodzi ból, tak ta nalewka właśnie Schwärmerei, czyli marzenie z niemieckiego, ona po prostu przynosi do innego wyobrażenia. Myśmy zrobili ileś prób tej nalewki. Oczywiście w Polsce nie można zrobić ze środków halucynogennych. Nigdy na świecie nie można zrobić alkoholu w połączeniu z jakimiś tego typu składnikami, ale próbowaliśmy zrobić coś, co byłoby zbliżone. I w końcu ja zrobiłem taką nalewkę na kurkach, która nie ma właściwości halucynogennych, ale ma oszałamiający zapach świeżych kurek. Zajęło nam to znacznie więcej czasu, niż planowaliśmy, bo był bardzo trudny produkt, dlatego że projekt był bardzo trudny, bo prostego przepisu nie było. Składników, których wtedy używano, użyć nie można. No więc dojście do tego ostatecznego przepisu bardzo długie. Ale to nie do końca jest to, co jest opisane w księdze w Empuzjonie. Mhm. I jakby myśmy nawet ja to pokazywałem to Oldze, więc to jest jakby zupełnie coś innego niż w tej książce. I na razie jakby nie ma... Będzie pani Olga próbowała. Tak, próbowała. Nie ma. Ona zresztą sama robi świetne nalewki. I co jest niezwykłe, robi je na lubczyku. Bardzo rzadka rzecz w nalewkach w Polsce. Lubczyk daje taki niesamowicie dostojny, elegancki akcent smakowy, więc w ogóle, no jeszcze powiem tak, ta nalewka z kurek jest bardzo dobra. Dawałem ją nawet do spróbowania, jak byliśmy ostatnio z Tomkiem Czołskim w Nobie, w najsłynniejszej restauracji świata w Kopenhadze. I też zrobiła tam ogromne wrażenie. Byli później u nas w Tęczynku z kolei z takiej innej restauracji Alchemist. To jest pierwsza dziesiątka najlepszych restauracji też z Kopenhagi na świecie. I też byli zachwyceni tą nalewką z kurek. Ale ona do końca no, nie odpowiada temu, co jest w tym opisie. Więc na razie nie mamy po prostu produktu. Jeżeli go wymyślimy, to zrobimy. A jeżeli nie, to być może zrobimy to pod inną nazwą, nalewka kurkowa. Jako pokłosie, że tak powiem, tego Empuzjonu. Ale coś już jakby nie wprost związanego z tą książką. Posłyszałem, że już nawet razem z panią Olgą szukał pan miejsca, w którym taka nalewka będzie produkowana. I tak. To miał być pod Wałbrzyski zamek w Radnie.
Byliśmy dobrze słyszałem. Byliśmy tam rzeczywiście razem w tym radnie. No tam się wyprodukować tego nie da, bo zamek już jest w stanie, w którym no, wymagałoby to wieloletnie. Wymagałoby produkcji zamku raczej. Produkcji tak. zamku. Wiele lat trzeba byłoby go restaurować. Szkoda, bo jest pięknie, jak cała zresztą Kotlina Kłodzka i wiele innych zamków. To są jakaś taka najbardziej chyba poza Krakowem, może europejska część, taka powiedziałbym włoska wręcz, no to wiadomo, były Niemcy, ale te Niemcy jakoś z tamtego obszaru, no takie po prostu, no taka mała Toskania to jest. Patrząc na krajobraz, na te zagrody takie zabudowane, liczne te zamki, taką silną inspirację kulturą włoską w tych budynkach, to bardzo piękna część Polski. No właśnie, heimat Olgi Tokarczuk i jej jakby miejsce życia. No ale to takie projekty, to one muszą być prawdziwe, bo tutaj nie można zrobić niczego. Ale to jaki był plan z tym zamkiem związany? Nie, teoretyczny. Myśmy oglądali wtedy zamki. Ja się zastanawiałem, żeby kupić jakąś tam nieruchomość w tamtej okolicy. No ale to jest na zbyt wiele lat remontu, żeby to miało jakiś sens. W końcu kupiłem kościół tam, który był zdesakralizowany w odległości tam, nie wiem, 300-400 kilometrów od właśnie tego zamku. Kościół jest bardzo niezwykły, bo z jeszcze historią taką renesansową, późnego średniowiecza, wczesnego renesansu, który w XIX wieku przebudowany w bardzo dobrym stanie, przykryty dobrym dachem, niezacieknięty. Piękny mały taki kościół, oczywiście protestancki z pochodzenia. Potem właśnie został zdesakralizowany, więc to jest ma kształt, formę kościoła, a dzisiaj jest po prostu budynkiem. Chcę tam zrobić właśnie taki dom do mieszkania w takim, to cmentarz piękny wokół, wspaniały mur nad strumieniem w górę, blisko granicy z Czechami. Taki obłędny ten. Ale jeszcze nie zacząłem remontu tego. To też wymaga jakiegoś remontu, jakiejś uwagi. Za dużo spraw się jakoś dzieje w biznesie. Jak zawsze. U pana zawsze. W tym czasie, ale tak. Może... A propos Olgi Tokarczuk. 2 lata temu zapowiadał pan u nas, że jak nikt się za to nie weźmie, to pan się weźmie, czyli ekranizacja ksiąg Jakubowych. Tak. No serialu. Więc to rzeczywiście jest temat, który nie wiem dlaczego wciąż jakby nie został podniesiony przez producentów, bo to się świetnie nadaje na właśnie na serial. Mam dobrą wiadomość, Krzysiek Garbaczewski, z którym współpracowałem przy Leśmianie i przy tej adaptacji do Teatru Starego w Krakowie, mojej książki Nic Nic, dostał stypendium, co się rzadko zdarza, od La Mamy w Nowym Jorku, która de facto nie daje stypendium, tylko daje czasami takie miejsce na wystawienie. Tam i Kantor grał, i prawda, Grotowski, i Gardzienice, no, Opryński z Ferdy Durkiec. To jest takie miejsce, gdzie jest honorem każdego zespołu teatralnego być i wystawić. Dzisiaj ono ma troszkę mniejsze po śmierci tej Barbary, ono ma trochę mniejsze już znaczenie niż kiedyś, ale wciąż jako instytucja ma pieniądze, utrzymuje to miejsce i ona daje rzadko, raz na kilka lat jakieś stypendium i tak się stało z Krzysztofem Garbaczewskim, który dostał takie stypendium. No i nawet spotkaliśmy się właśnie z Olgą Tokarczuk w tej sprawie z inicjatywy Krzysztofa, bo on chce zrobić tam właśnie księgi Jakuba. Zresztą teraz są nawet grane w Teatrze Narodowym w Warszawie, zrobione przez Zadarę z kolei. No, Garbaczewski jest o tyle ciekawą propozycją, że on chce robić to przez awatary, czyli w ogóle jakby tylko 2 aktorów, a reszta to wszystko takie właśnie awatary tych postaci. Czyli takie bardzo no, progresywne w stosunku do teatru i do nawet książki, tak jak ona jest jednak książką o pewnej historii z jakiegoś tam epoki, podejście do... Ale być może to wszystko jest wspomnieniem, co należy do przeszłości, ma już charakter jakichś awatarów, prawda? Bo to nie są... No, to są Jarosław Kurski pisze dybułki, dziady, można też powiedzieć awatary. Nie wiadomo, czy one do końca nadchodzą z przeszłości, czy z przyszłości, mimo że historia dotyczy niby tego, co było, prawda? Więc jest na dobrej drodze, żeby do takiego Olga się zgodziła wtedy, żeby on to adaptował. To było z 1,5 roku temu we Wrocławiu się spotkaliśmy, jakoś jesienią tego roku, wrzesień chyba, może sierpień jeszcze, ale chyba wrzesień. Tak, potem Garbaczewski coś robił w Niemczech, zresztą miał duży sukces z tą drugą częścią Goethego. Został uznany za 4. najlepsze przedstawienie roku przez krytykę niemiecką, w Polsce nieznane. I no właśnie, więc zobaczymy, co, może to się uda spiąć do końca.
Trzymamy kciuki. No właśnie. Za 2 lata odpytamy, tak jest, co się ruszyło. Już wiem, że muszę bardzo uważać na wszystko, co mówię. Wiesz, książka o Czechowiczu. To jest książka. No właśnie, to jest bardzo dobra historia, bo przedwczoraj się spotkałem z Ryszardem Krynickim przypadkowo zresztą w Mocaku, bo byłem na tej wystawie Schulza, którą tam Mocak zrobił i zagadnął mnie o tego Czechowicz. Od roku to leży w Słowo Obraz Terytoria, jest po redakcji. Czyli skończył pan tak, pisanie. Książkę skończyłem, złożyłem w styczniu, w lutym do redakcji. Redakcja trochę wolno, trzeba powiedzieć, pracowała, ale też tam było bardzo dużo fotografii do jakby też kupienia praw do tych fotografii z różnych instytucji na świecie. Właśnie nawet, to jest symboliczne, wczoraj wieczorem dostałem ostateczny kształt tej książki z wyborem tych fotografii, które prawa się udało nabyć i myślę, że w styczniu ta książka się ukaże przyszłego roku. Także ona jest skończona. Jednocześnie Tomek Pietrasiewicz z Teatru NN w Lublinie, który bardzo dużo zrobił do jakby przechowania pamięci o Czechowiczu. On co roku robi takie w dzień urodzin Czechowicza, powiem o tym mieście Lublinie, czyli przejście jakby punktami, które Czechowicz opisuje w tym swoim najsłynniejszym utworze poetyckim. To trwa już 20 kilka lat, ten obyczaj corocznego odwiedzania tych miejsc poematu mieście Lublinie. Tenże Tomek Pietrasiewicz napisał rzecz, która się w ogóle nie mieści w głowie. Ja nie wiem, no to ludzie o Mickiewiczu, nie wiem, czy napisali taką rzecz. Dzień po dniu opisał życie krótkie, bo on umarł młodo, zginął w 1939 roku we wrześniu od bomby w zakładzie fryzjerskim w Lublinie po powrocie z Warszawy. Napisał dzień po dniu życie Czechowicza i to ma 1200 stron. Niesamowite. 1200 stron. W ogóle samo w sobie po prostu to jest jak... I teraz mamy taki plan, że w tym samym czasie, między, czyli w styczniu się ukaże ta książka o życiu. I to jest jeszcze o tyle też, że nie tylko jest to, co Czechowicz robił, ale co się w tym dniu najważniejszego wydarzyło, nie wiem, w Lublinie, w okolicy, gdzie on przebywał, z jakimś tam czasem odniesieniem na szerszy plan nawet, co było, nie wiem, w Polsce czy w Europie. Pokazanie się tej książki i jakby takie zaprezentowanie tego życia, bo Czechowicz jest o tyle niesamowitą postacią, że no, człowiek wychowany w suterynie, bez wykształcenia, jest pierwszym tłumaczem Eliota, pierwszym tłumaczem Joyce'a na język polski, czyli z angielskiego. Pisze po francusku i rosyjsku, pisze wiersze, które są po prostu, zachowały się do dzisiaj. Czyta dodatkowo biegle po niemiecku i w tych wszystkich wcześniej wymienionych językach. Jego jakby wiedza na temat na przykład kabały, czy różnych innych specjalistycznych jakby doktryn, czy sposobów gromadzenia wiedzy, no po prostu to jest w ogóle niebywałe. No oczywiście w bardzo wąskim kręgu tych poetów, typu właśnie Krynicki, Miłosz, Szymborska i tak dalej, to miał zawsze wielką pozycję, bo oni go uważali za jakiegoś ojca nowoczesnego języka polskiego. Bardziej niż kogokolwiek innego, bo on wprowadził to zniesienie między poezją a prozą, czyli zero interpunkcji, dużych znaków graficznych, taka właśnie literatura, która jakby przełamuje te różnice. I zresztą pamiętam, jeśli Lublin jest największym tego przykładem, bo są fragmenty prozą, fragmenty poezją, są fragmenty poezją białą, są zamarkowane na chwilę, takie rymowane, żeby pokazać te wszystkie procesy. Tak, tak, tam momentami on się właśnie rymuje. Tak, to jest niezwykle w ogóle ciekawa, tak już ja przez długi czas nie rozumiałem tego wiersza, mimo że sponsorowałem 20 wydań tego poematu przez te 20 lat, to do końca go nie rozumiałem i właściwie jestem zmuszony przez profesora Mikołajko i Tomka Pietrasiewicza do napisania tej książki o Czechowiczu, wbrew sobie. Oczywiście znałem świadectwa Miłosza inne i wiedziałem, że to jest ważna postać, ale do mnie ona jakoś nie przemawiała, przeciwnie do Leśmiana, Schulza, innych, Szymborski. Ale też nie jest tak znany. No, ale w końcu się zmusiłem. Tam 3 lata temu, przez 1,5-2 lata to czytałem i właśnie skończyłem. Jest to w trakcie, można powiedzieć, ostatniej fazie do druku. I zresztą tam ten fragment poświęcony temu poematowi o mieście w Lublinie jest takim, to będzie może trochę bardzo akademickie, co teraz powiem, nie do końca w formacie naszej audycji tutaj, ale powiem to już dla zasady, że to jest jakby przez miejsce, że ja zrozumiałem to za Derridą, tak jest taka mały esej Derridy, Chora się nazywa, o znaczeniu miejsca, o zajmowaniu miejsca przez wypowiedź, postać, wydarzenie, to się musi zawsze znaleźć w jakimś miejscu. I ten poemat o mieście Lublinie, on jakby
obejmuje miejsce tego poematu i przez to też samego miasta Lublina. To jest taka skomplikowana konstrukcja do zrozumienia tego człowieka. W tym sensie on jest naprawdę niezwykłym tutaj poetą. No ale dobra, to się ukaże, będziemy o tym dyskutowali. No zrobiłem taką promocję właśnie, jak moja książka plus ta biografia. W Lublinie bardzo się cieszę. Będą jakieś obchody w związku z tym, no bo znaczy, to jest taki poeta, bardziej lubelskim się być nie da. No, nie ma teraz jakiejś takiej rocznicy, akurat w tym przyszłym roku jest Wisławy Szymborskiej. Trzeba było napisać książkę o Szymborskiej. Właśnie. Palikocie, a nie o Szymborskiej. Błąd. Może jeszcze zdążę w ciągu tego następnego roku napisać jakiś esej o Szymborskiej. To też jest dla mnie, byłoby niezwykłe przedsięwzięcie, bardzo trudne, dlatego że ona no właśnie znów jest jakoś w sposób zasadniczy, a oczywista, b nieuchwytna. Bo jakby dokładnie wiadomo, co ona pisze i co ona chce wyrazić w każdym z tych wierszy, a za każdym razem zaskakująca jest ta forma. To jest cudowne właśnie. To jest cudowne. I to jest właśnie, jak o tym napisać coś innego niż to, co już jest w tych wierszach, to jest cały czas zadanie, które mnie przerasta, ale właściwie chyba warto pisać tylko o takich rzeczach, których człowiek nie rozumie, żeby je zrozumieć. Czyli książka o Wisławie Szymborskiej. Niebawem w styczniu książka o Józefie Czechowiczu. To jest historia też zabawna. Nie wiem, czy pan wie, ale pana współpracownik Tomek Czechowski, którego serdecznie pozdrawiamy. Tak jest. W internecie gdzieś tam, jak się wpisze Palikot Czechowicz, to on często jest Czechowiczem. Naprawdę. Wystarczy wpisać Palikot Czechowicz. I wyskakuje. Połowa wyszukiwania to jest rzeczywiście pana działania dotyczące Józefa Czechowicza, a potem można się dowiedzieć, że ten sam Czechowicz jest w browarze Tymczynek na przykład. Tak, więc to jest super. Dwa lata temu też mówił pan, że planuje pan znaleźć miejsce na swoją winnicę. Tak, no to i też... Czy coś się ruszyło? I wino pomarańczowe. No, wino pomarańczowe rzeczywiście przebojem otwiera po prostu całą Europę. Właśnie nie ma kraju i może nawet nie ma piwnicy, która by nie próbowała robić. Nawet największe piwnice robią te wina pomarańczowe, czyli wina sfermentowane z całej kiści, razem z liśćmi, z gałęzią i tak dalej. Bardzo charakterystyczne. Inne od wina białego, czerwonego i różowego. Nawet napisałem w tym nowym eseju, którego jeszcze dzisiaj wam nie przyniosłem, bo jakoś po prostu nie mogłem go zdobyć, bo się sprzedał w dwóch nakładach gruzińskie. Właśnie taki mały esej w Austerii wydałem, tak jak ten o Marrakeszu. I gdzie tam jest taki jeden mały rozdziałik poświęcony temu winu pomarańczowemu, więc tyle się udało zrobić. No my teraz w styczniu ruszamy akurat jako manufaktura z taprumem w Tymczynku, jako restauracją otwartą już dla publiczności, zakończyliśmy tą inwestycję, ale jest unikatowe miejsce łączenia właśnie alkoholu robionego na miejscu, kraftowego, piwa, wódki, okowit, whisky i jedzenia. I tam też będą wina pomarańczowe w karcie. Nie naszej produkcji, tylko importowane. Podobnie w styczniu, najpóźniej w lutym uruchomimy Czarcią Łapę, taką kultową restaurację w Lublinie z kolei, do której Czechowicz chodził notabene, bo ona funkcjonuje w ogóle od setek lat. Jako pod różnymi nazwami. Jedna z ostatnich miast to była Czarcia Łapa. I do tej nazwy wracamy. Ona się wiąże z pewną legendą, ale to może na inną okazję, dlaczego to się tak nazywa. Oddzielny podcast o Czechowicz. O Czarciej Łapie. No i w każdym razie też to otwieramy na to, że będą wina pomarańczowe. Natomiast jestem w tej chwili w rozmowach z jedną ze spółek giełdowych, która ma winnicę, zajmuje się produkcją alkoholu, o wspólnym przedsięwzięciu związanym z tą winnicą. Mieliśmy też dwie oferty w okolicach Sandomierza odkupienia istniejącej winnicy. No ale z różnych powodów, przede wszystkim jest ogromny w tej chwili kryzys na rynku finansowym od roku mniej więcej. Myśmy nawet weszli na giełdę, w tym sensie rozdobyliśmy IPO, ale do tej pory nie jesteśmy notowani, bo giełda jest w totalnym kryzysie od marca po wybuchu wojny na Ukrainie. No i dwa, są nieprawdopodobne problemy z tymi łańcuchami dostaw. No, zdobycie butelek dzisiaj w Europie to graniczy z cudem po prostu. Jest huty rosyjskie zakaz, białoruskie zakaz kupowania, ukraińska jedna zbombardowana, druga pracuje nie systematycznie, więc 15% szkła w Europie zniknęło jakby z rynku. To jest może właśnie taka okazja, żeby zacząć w Polsce produkować butelki. No niby jest kilka tych hut, bo są ci ONS w Jarosławiu, jest tam, no jest jeszcze dwóch, trzech innych producentów i oni są dużymi producentami, no ale jak 15% szkła, to mówimy tutaj o miliardach butelek, które nagle wypadają. A proces inwestycyjny w nową wannę w hucie, bo nie mówię o jakiejś remoncie istniejącej wanny, ale nowa wanna, wszystko od początku zrobione, to jest 8-10 lat. Tak.
tak? Też tego się nie buduje w rok. To znaczy, to będzie i za chwilę będzie nadwyżka, jak to zawsze tak jest. Jak jest deficyt przez 2-3 lata, to wszyscy inwestują. I ja słyszę, że są inwestycje i one, powiedzmy sobie, za 3-4 lata dopadną, może 5, bo to już trwa 2-3 lata, jak już się przygotowało. Było po tych decyzjach Unii Europejskiej, żeby zastępować plastikowe opakowania szklanymi i wprowadzeniu akcyzy od plastiku w większości państw europejskich, nastąpiło w ogóle na poziomie wody mineralnej i napojów do picia przejście i to już bardzo jakby osłabiło jakby, znaczy osłabiło, no zwiększyło rynek, ale spowodowało deficyt szkła, bo nagle tak. Nowi gracze zaczęli kupować, którzy nie kupowali. Wszyscy zaczęli już inwestować pod to i wtedy nałożył się po pierwsze ten kryzys w Chinach z dostawą wielu składników do różnych przemysłów, także i tego hutniczego. I on do tej pory w zasadzie jakoś tam trwa, ciągle jeszcze świat nie wyszedł z tamtego kryzysu covidowego. No i nałożyła się jeszcze wojna na Ukrainie, która akurat dla butelek miała kolosalne znaczenie. Nie dla wszystkich innych dziedzin, ale dlatego miała kolosalne znaczenie. Więc mieliśmy bardzo trudny rok. Ten rok 22 od strony produkcji, ciągle czegoś nie dowożą, ciągle czegoś nie można kupić, a teraz jeszcze od pół roku ceny oszalały. Po prostu butelki wzrosły 50-80%. No tak. To nie jest podwyżka 20%, to jest podwyżka w granicach 100% w ciągu tego roku. Czyli i od stycznia są znów nowe ceny. Od paru lat każdy rok jest ciężki, czyli ten plan własnej winnicy trzeba troszeczkę odłożyć. Musimy poczekać jeszcze, bo to jakby musi wrócić gospodarka do jakiejś, wiesz, na to wszystko jeszcze, co się dzieje na świecie i co jest obiektywne i tutaj każdy rząd, jaki by nie był, miałby podobne problemy i ma zresztą w Europie. No to jeszcze bardzo zła polityka naszego rządu w ciągu ostatnich kilku lat, taka właśnie w ogóle nie licząca się z perspektywą kryzysu, zadłużenie gigantyczne państwa, brak możliwości w tej chwili nawet emisji obligacji, bo już nikt nie chce kupować. Są to najgorsze śmieciowe obligacje dzisiaj polskiego rządu. Jest duże prawdopodobieństwo niewypłacalności Polski w 2023 roku. Po raz pierwszy zresztą rząd obecny Morawieckiego wpisał do uzasadnienia budżetu w rozdziale ryzyko, że istnieje groźba niewypłacalności polskiego państwa, czego od reformy Balcerowicza nigdy żaden minister finansów nie wpisał. Więc naprawdę mamy beznadziejnie trudny przyszły rok. Przypominam, że przewidywał pan, że te 2 lata temu oni się nie odetną od KPO. Przecież mają jakiś instynkt samozachowawczy. No, znaczy to naprawdę pomyliłem się oczywiście, bo wydawało mi się to niemożliwe. I teraz to, co oni teraz idą w tak zaparte po prostu z tym wszystkim, kiedy już minęły 2 lata i jesteśmy jeszcze w znacznie gorszej sytuacji niż byliśmy. To już dzisiaj wszyscy wiedzą, że to będzie bardzo ciężkie no tak. dla budżetu. Król jest nagi, ale dalej udaje króla. Wielu tego wciąż nie widzi. To jest niesamowite. No, mi się wydaje, że oni już jakby chyba, sądząc teraz po tej retoryce ostatnich miesięcy, się pogodzili z tym, że tracą władzę. Będą walczyć do końca, ale jakby okopują pozycje bardzo twarde ideologicznie. Jakby nie grają w tej chwili na 40%. Grają na zabetonowanie. Idą na swoje 20%. Na swoje 20% i na to, żeby zablokować Ziobrę, który pewnie wyleci z układu, Konfederację i innych po tej prawej stronie. Prawda? Zostawmy im, bo tak. Nie należy im się nasz czas. Ale... No czyli wino odkładamy, bo pan nam wspominał o odjazdowym produkcie winiarskim, który pan planował. No i mam go, ale odjazdowej technice inwestowania w to wino, no ale to... Będzie za rok. To może. Za 2 lata. Spotkamy się znowu świątecznie. Tak jest. Tak. I... Ja jeszcze, mam jeszcze dwa krótkie pytania. A ja w inwestycjach, ja trochę prywaty, bo ja przypomniałem sobie naprawdę, bo ja nie jestem inwestorem, ale przygotowując się przypomniałem sobie, że jestem akcjonariuszem Alembic Polska. Tak. Bardzo dziękuję. Widać. Nie, ale w imieniu swoim inwestorów. No jest ich 1400 osób, czyli tak. Nie taka mała społeczność. No właśnie. I co... Co my teraz możemy z tymi na przykład akcjami zrobić? Jaka nasza przyszłość? Świetlana czy nie? No więc myśmy najpierw, bo tych spółek było trochę różnych, prawda? Jako manufaktura, czyli Browar Tenczynek, mieliśmy bezpośrednio spółkę córkę Tenczyńskiego, Kowita Tenczynek, bezalkoholowe, przyjazne państwo, Bóg Destylery. One wszystkie jako cała grupa są w procesie wchodzenia na giełdę. Jako taka pierwsza faza. Powinniśmy być już od maja tak naprawdę na tej giełdzie. No niestety obiektywnie, że my możemy to teraz na siłę zrobić i być może nawet to zrobimy pod presją też akcjonariuszy, ale z zastrzeżeniem, że na pewno kurs zostanie obniżony, bo dzisiaj giełda nie daje takiej wyceny jak rok temu czy
dwa lata temu. Po prostu 30% mają spadki no, na wszystkie największe firmy, albo więcej. Więc trzeba się liczyć z tym, że jak teraz wejdziemy na giełdę, to nie obronimy się, bo nie wiem, jakie by trzeba mieć wyniki, żeby w takiej sytuacji po prostu obronić ten. I drugim etapem miało być wniesienie Alembic Polska do grupy Manufaktura, po tym pierwszym. My teraz nawet dzisiaj mamy Radę Nadzorczą po południu 17 i w środa, czwartek, dwudniowe zebranie zarządu, żeby ostatecznie podjąć decyzję, czy nie wprowadzamy przypadkiem Manufaktury tak zwanym odwróconym przejęciem, czyli do spółki już istniejącej na giełdzie, małej spółki, wnosimy całą Manufakturę jakby, co nam pozwala, bo przy takiej mało wycenionej spółce, taka dużo wyceniona spółka wniesiona po wartości IPO podbije kurs i wtedy akcjonariusze nie będą mieli poczucia, że stracili te pieniądze. Oczywiście te akcje nie będą zbywalne w tej chwili w tych warunkach, bo musi wypuścić jakaś koniunktura po prostu, ale no będzie przynajmniej taka świadomość, że to ma swoją większą wartość niż ta, po której oni kupowali. I wtedy, jako w drugim kroku wniesienie tam albo części, albo w całości Alembika. Zastanawiamy się nad tym, czy restauracji nie wyjąć z tego projektu, bo na szczęście właśnie te inwestycje się zakończyły i w Lublinie, i w Tenczynku, i kończą się w innych miejscach. I wyjąć te restauracje i część alkoholu, która teraz jest też w części w browarze w Niechanowie, gdzie mamy tam jeden z dużych alembików i produkujemy pod właśnie ten program Whisky Polskiej dla tenczyńskiej okowite do składowania w beczkach. Czy tą część alkoholową nie wnieść do Manufaktury, dając jakby przy samym przeliczeniu wartości, po której była kupiona akcja w Alembik Polska, a wartości akcji w Manufakturze nie dać zarobić tutaj inwestorom w granicach 30-50%. To by byłoby takie, powiedziałbym, honorowe rozwiązanie, tylko że w sytuacji, kiedy giełda jest jaka jest, to może się okazać, że my nawet podpompujemy teraz ten wynik tym odwrotnym przejęciem, wprowadzimy to wszystko, no ale jeśli nie nastąpi jakiś przełom, jeśli Polska wejdzie w dalszą fazę kryzysu, to może być taka niedźwiedzia przysługa, że my niby spełnimy oczekiwania inwestorów, że akcje są na giełdzie i tam ileś miesięcy po wejściu na giełdę są zbywalne, to znaczy od razu są jakoś tam w umowach cywilnych zbywalne, ale tak, żeby były zbywalne jako notowane, to tam jeszcze minie kolejnych ileś miesięcy. Jeśli w tym czasie Polska wejdzie w 2-3-letnią recesję, no to wszyscy stracą, więc nie o to chodzi. To jakby nie ma nic wspólnego z wynikami po prostu spółki, bo my mamy gigantyczny sukces rynkowy, no, wprowadziliśmy całą masę różnych rzeczy, w ogóle biznes idzie, mamy z tym zawaleni zamówieniami w ogóle, jeżeli chodzi o firmę. Moglibyśmy naprawdę dwa razy tyle sprzedawać, co sprzedajemy, ale to nic nie zmienia z punktu widzenia tego, że no, nie ma dzisiaj możliwości upłynienia tych akcji. No i jakie ma pan głosy płynące od inwestorów? No, większość jednak mówi tak, dobrze, trudno, to najwyżej będziemy mieli mniejszą cenę, ale wejdźmy, bo kiedyś ta giełda się odbije. Mhm. Oczywiście to jest prawda, giełda nigdy do tej pory nie była dłużej niż tam półtora, dwa, czasami 2,5 roku w jakimś kryzysie i ona jest cały rok w tym kryzysie, pewnie będzie jeszcze ileś miesięcy w przyszłym, ale gdyby się okazało, na co wszyscy liczymy, że dojdzie do zakończenia wojny na Ukrainie, wszyscy mówią o tym, że Rosja już jest trochę wyczerpana tą wojną. Też i Ukraina, jak po tych sukcesach, które odniosła odbicia części terytoriów, ma łatwiejsze polityczne, znaczy większe polityczne możliwości dogadania się jednak w tej chwili na jakichś warunkach z tym Putinem. Chociaż dalej Krym będzie sprawą jakby niezgody, ale może pod wpływem presji ze strony państw Zachodu oraz, no co Macron 2 czy 3 dni temu zaproponował, tą tarczę ochronną dla Putina. Czytaj, prowadzimy negocjacje, Putin gotów jest pójść na jakiś kompromis, widząc trudności swojej armii, ale chce mieć gwarancję bezpieczeństwa osobistego. Taki politycznie bym czytał tę wypowiedź Macrona, no, więc mój syn zresztą pracuje w Kijowie jako dziennikarz Aleksander i teraz jeszcze w ogóle dziennikarz taki, no jak to się mówi, frontowy, czyli ten, który po prostu robi nagrania z frontu wojny dla angielskich mediów, to po prostu on wiesz, mówi, że negocjacje trwają. Wszyscy liczą na to, że zima osłabi każdą ze stron. Znaczy Ukraińcy uważają, że osłabi też Rosję, zwłaszcza te wojska właśnie tutaj zaangażowane w ten konflikt, ale też Rosja liczy, że osłabi to Ukrainę. Jedni i drudzy mogą się przyjąć, bo Ukraina tak łatwo się chyba nie podda. To jest za duży poziom. Nie no, w długim terminie zamrożenie tego konfliktu to nie wiem, czy jest dla nas dobre. No niestety. Właśnie, tak. No, w długim terminie to... Znaczy pokonać Rosję i no Ukrainę do księstwa moskiewskiego. No tak. I to program polityczny Giedroycza i tak dalej bardzo uzasadniony. Trzeba marzenie zresztą też wielu
państw europejskich. Być może to jest jedyna szansa, żeby dzisiaj Rosję raz na zawsze na tyle osłabić, żeby ona nie była w stanie wrócić do tej gry, którą... No, gra idzie o złamanie tego po prostu paktu kontynentalnego, no właśnie, tak? Bo Niemcy zostaną na lodzie. No tak, tak. Więc muszą się wymyślić wtedy na nowo, no tak. Więc w długim terminie zamrożenie tego konfliktu, nie, żeby nam się odbiła gospodarka na chwilę, nie jest dla nas dobre. Ale może być też i tak, że jeśli... To zależy od Amerykanów, nie tylko od Ukraińców. To wiem. Jeżeli Biden się zdecyduje wykonać ten kolejny krok, ryzykując trochę chaos po upadku Putina. Chaos w tym sensie, że nowy przywódca będzie osłabiony tym wszystkim. I że wtedy i roszczenia chińskie do Syberii utracone po wojnach opiumowych, i gruzińskie innych sąsiadów mogą zabrać po kawałku tam tego wszystkiego i ta Rosja może być na zupełnie nowych warunkach. Znaczy, u nich zmiana cara nigdy nie przebiegała spokojnie, więc wielka smuta ich czeka. Czeka. No, miejmy taką nadzieję, no trzymajmy to kciuki. To nie nasza smuta akurat. Więc to byłoby wspaniale, gdyby doszło do takiej redukcji. No oczywiście jest cała masa ryzyk związanych z tym arsenałem atomowym w tym momencie, takiego upadku właśnie Rosji. Czy ktoś tam nie zwariuje w tych okolicznościach. Oczywiście to jest też koniec Rosji. Wojna atomowa to jest przede wszystkim koniec Rosji, bo 70% ładunków spadnie na terenie Rosji, jak wiadomo, i zniszczy ostatecznie Rosję europejską. Ale no, skutki tego byłyby też dla Polski, dla innych państw, więc jak ktoś tu jest taka dosyć dziwna i dosyć subtelna gra, prawda, żeby tą Rosję dobić, ale żeby ona nie wybuchła przy tym dobijaniu, więc Biden to jakoś tam prowadzi. Na pewno przełomem będzie sprawa Krymu. Gdyby zapadła decyzja polityczna, że wywołujemy w Rosji zamieszki w celu zdjęcia Putina, poprzez zabranie Krymu. Bo tak to by wyglądało. To jest tak zwany właśnie ten czarny łabędź, czyli jak nastąpi zjawisko społeczne, które jakby odbiera sankcje istnienia obecnej władzy, a takim dla obecnej władzy byłaby utrata Krymu, no to Putin musi odejść. Ktoś go zabije z otoczenia jego, albo on sam ucieknie, albo zabije go wywiad amerykański, czy tam ktoś inny. W sensie to jest scenariusz możliwy. Tylko pytanie, czy Biden się... Na szczęście obronili Senat. Na szczęście Ameryka jakby utrzymała to przywództwo Bidena. I też koniunktura w Ameryce jest niezła. No, z drugiej strony to jest przerażające, że Europa płaci 4 razy taką cenę za gaz, jak mają Amerykanie u siebie, no, będąc sojusznikiem amerykańskim. Bo wojna jest u nas. Tak. Nie, a nie tam. Oni mają oceany z dwóch stron i są spokojni, a my nie. I to jest właśnie słabość, to, że Europa teraz nie potrafi do końca jeszcze zagrać takiej wspólnej gry z Amerykanami przeciwko Rosji. Cały czas tu jest jakiś taki rodzaj napięcia. Więc ja nie wiem, jak to się skończy. Teraz mi przyszło do głowy takie powiedzenie tego Louisa Namiera, tego wybitnego historyka z rodziny Kurskich, który umierając powiedział do swojego przyjaciela z Podola, też profesora, tylko akurat z innej dyscypliny, trzeciej wojny światowej nie będzie. Ale gdyby była, to pamiętaj, mówi do tego swojego przyjaciela, was Polaków znów oszukają, a nas Żydów zabiją. No i coś jest w tym. Chcielibyśmy zakończyć jakoś optymistycznie. Ale właśnie, ale ja to mam nadzieję, że przekuję optymistycznie, bo bardzo mi się spodobał jeden z pańskich wpisów, tylko już nie pamiętam, czy to na blogu, czy na Facebooku, że przewidywania na nowy rok. Czeka nas najlepsze 12 miesięcy w naszym życiu. Odejście Putina, odejście Kaczyńskiego, spadek znaczenia Niemiec, największy od 100 lat. Tak, i nawet akcje pójdą do góry. Tak. I to jest odpowiedź na twoje pytanie. Tak, no, to wszystko na to wskazuje, że ten rok będzie rokiem przesilenia. To znaczy zarówno jednak to, że ten Trump przegrał w Stanach, że obroniła się Francja przed nacjonalistami, że też jednak Niemcy utrzymują pewien kurs, no powiedzmy, nie skrajnie prawicowy, tylko właśnie odwrotnie, liberalno-lewicowy. Przy wszystkich tam wadach polityki niemieckiej i tak dalej. I plus teraz to osłabienie Putina, można powiedzieć, że Putin jakby za grob wzmocnił Europę w tym sensie i też demokratyczny charakter Europy. Też to przywództwo jest silniejsze niż kiedykolwiek te właśnie unijne, tych instytucji unijnych. Plus Ameryka się zaangażowała na Ukrainę. Miesięczna dotacja amerykańska do państwa ukraińskiego, żeby wpłacać pensje, to jest $5 miliardów. Więc
to wszystko musi zakiełkować później planem odbudowy i zwrotem tych pieniędzy z zysków z tych inwestycji, więc czeka nas naprawdę 12 miesięcy fantastycznych, a wczorajszy sondaż pokazuje też, że wreszcie demon zła, czy golem zła Jarosław Kaczyński odejdzie z Polski. Powoli się kruszy. I to wszystko pod znakiem Wisławy Szymborskiej. Właśnie. Aż ona jest niesamowita, że tak to się wszystko zbiega, że w jej rocznicę tak sobie zaplanowała. Odstąpią. Ja mam dwa króciutkie pytania, a trzecie pytanie zada Arek, jak go znam. Za dwa lata do sprawdzenia. Co? Tak. Nie, to te są sprawdzające trochę. Po pierwsze, jak idzie sprzedaż okowity na rynkach azjatyckich, bo takie były też nie, plany. Nie rozpoczęliśmy. Nie rozpoczęliśmy. Ten cały bałagan, który powstał. Czyli czekamy. COVID, wojna. Teraz zaczęliśmy eksport, ale w Europie i mamy plan wejścia na rynek amerykański w tym roku 2023. Czyli powolutku. Ale tam żeśmy nie poszli. To, no, Azja była zamknięta, nawet do Japonii to nawet nie można było pojechać. To nie był moment na tej inwestycji. I nie jest na tej inwestycji. Właśnie. Dlatego tak myślałem, że będzie taka odpowiedź, ale myślałem, że kto jak kto, ale Janusz Palikot nawet rozbije niesprzyjające warunki, ale się nie uda. Nie, Azja na razie nie, ale może ten przyszły rok będzie przełomowy właśnie wreszcie. Co słychać u Igiego Popa? Kiedy pan ostatnio z nim rozmawiał? Przecież był w Polsce na jak to się nazywa, przez Rojka robiony festiwal, Off Festival. Tak, na Off Festival. Grał koncert późno w nocy, na któryśmy troszkę sponsorowali. Była tam scena buch naszego produktu. No w świetnej formie. Ludzie byli zachwyceni tym koncertem. To jest nieprawdopodobne po prostu, że cały czas jest taki właściwie punk rock, no, non-stop punk rock. Upływa tylu lat i wszystko dobrze. Zawsze niego wszystko. Wszystko w się tak zakonserwował, zasuszył z Kubami. No. Nie do zdarcia. Zapracował nad to i dziś jest wszystko dobrze. A ja mam pytanie, bo pan nam, znaczy nawet nie nam, ale bardziej swojej rodzinie obiecywał, że przestanie być kierowcą tira. Czy nie jest pan już kierowcą tira? Znaczy, rzeczywiście mam dwóch kierowców, przyznaję się, bez bicia, więc nie prowadzę samochodu w ogóle. Czyli to się zmieniło. To się zmieniło. Wprawdzie wczoraj przejechałem 1300 km Lublin, Bielsko, Białaś, rozpoczęliśmy produkcję czystego wyjebongo. Tęczyny, gdzie podpisałem umowę z inwestorem na 5 milionów złotych i Warszawa w nocy, żeby tutaj od rana funkcjonować. Więc zrobiłem trasę kierowcy tira, nawet trochę większą, 1300 w jeden dzień. Ale z kierowcą. To już jest. Wprawdzie mnie cholernie boli ramię, bo miałem te zoomy, negocjacje na tych po takiej po prostu wielogodziny, 10,5 godziny w samochodzie na 100 plus te wszystkie spotkania. Więc jeżdżę dużo, są takie dni właśnie, ale dzisiaj no co, będzie się łagodnie, tylko Warszawa w nocy do Lublina, więc te półtorej godziny to już spacerkiem. Ale nie prowadzę samochodu, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego, bo więcej pracuję, nawet piszę w samochodzie i też mam czas czasem się zdrzemnąć. To jest po prostu zupełnie inne życie. Dziękuję sobie samemu i losowi i Radzie Nadzorczej, że mam takie możliwości. Czyli to się udało. To teraz ostatnie pytanie, które zawsze zadajemy i wtedy też panu zadaliśmy. Ciekawi nas, czy pamięta pan, jak odpowiedział. Mhm. Na pewno pan nie pamięta, zadamy to pytanie jeszcze raz, a później powiemy, jaka była odpowiedź dwa lata temu. Zobaczymy, co się zmieniło. Poprosimy o w miarę zwięzłą odpowiedź. Tak. Niektórzy dają radę jednym słowem, ale nie trzeba. Mhm. Jak żyć? Biesiadować. Czyli dwa lata minęły i się zmieniło. Bo ostatnio odpowiedział pan, żyć jakościowo. No, ale to sobie, czy biesiada, to Gruzja jest pod tym względem nauczycielką życia. Tam się je i pije, jakby to był ostatni dzień życia. I tak trzeba żyć. Czyli jakościowo, dwa lata temu. A od dziś biesiadować. Biesiadować nie, bo biesiada przecież to jest rozmowa, to jest spotkanie, to może być nawet filozofia, to może być wspólne oglądanie i opery, i meczu, w zależności od wszystkiego, co tam w duszy gra. A jednocześnie to jest przez to, że się je, że się pije alkohol, to jest taka komunia z ludźmi innymi. Może w zasadzie, kto wie, czy to nie jest najważniejsza rzecz, jaką mamy, znaczy ilość spotkań z innymi ludźmi, które możemy odbyć, jakby żyć w tym jakby spotkaniu z tymi ludźmi. Dziękujemy za wizytę. Szczególnie ważne dzisiaj, tak, bo wypuszczamy dzisiaj w Boże Narodzenie. Tak, więc trzeba biesiadować. Już nawet Kościół katolicki pozwala w Wigilię jeść mięso, jak ktoś potrzebuje, akurat nie jem, ale też nie zło rzeczy tak bardzo jak kiedyś na wypicie kieliszka alkoholu, w związku z tym. I wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Tak jest. Wesołych świąt, pozdrawiamy. Również wszystkiego dobrego. Dzięki. 12 miesięcy najlepszych przed nami.
12 najlepszych miesięcy przed nami. Jeśli podobają Ci się nasze rozmowy, wesprzyj nas na patronite.pl/wywiadowcy.